Tytuł kursu: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł: Metody diagnozy skóry, twarzy, szyi i dekoltu. Temat: Wpływ czynników zewnętrznych na skórę. Jesienią do gabinetów zwraca się wiele osób z problemami spowodowanymi przez słońce. Spędzają wakacje za granicą i często zapominają o filtrach. Te osoby ryzykują poważnymi problemami. Promienie UV penetrują głęboko w skórę właściwą, wywołując zmiany we włóknach podporowych. Bezpowrotnie niszczą włókna kolagenu i elastyny, przyspieszając starzenie skóry. Nadmierna ekspozycja na UV może spowodować powstawanie przebarwień i innych zmian skórnych. Niepokojącym zjawiskiem jest powstawanie stanów nazywanych przednowotworowymi, gdyż z około 20% z nich rozwinie się w przyszłości nowotwór złośliwy. Dym nikotynowy wywołuje w skórze podobne zmiany jak promienie UV. Degraduje białka kolagenu i elastyny, przyspiesza wysychanie naskórka i powstawanie zmarszczek. Znacznie przyczynia się do powstawania przerzutów nowotworowych. Zarówno promienie UV, jak i nikotyna dostarczają do organizmu ogromne ilości wolnych rodników, które niszczą błony komórkowe i znacznie przyspieszają proces starzenia skóry. Obydwa czynniki upośledzają regenerację komórek i zdolności naprawcze skóry. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.